Gość Radia Lublin. I było to bardzo dobre ogłoszenie społeczne korespondujące z tematem naszej rozmowy Wojciech Brakowiecki. Dzień dobry, jest kwadrans po godzinie 8, a moim gościem jest dziś Krzysztof Tomasiewicz, kierownik katedry i kliniki chorób zakaźnych Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Tak się zastanawiam ten, bo z tym, że mamy drugą falę. Zachorowań, zakażeń COVID-19 i koronawirusem, to już chyba z tym nikt nie ma prawa dyskutować. Natomiast cały czas niepewna jest zupełnie inna kwestia: ta góra, ten szczyt zachorowań, ciągle przed nami. To znaczy, ja nie wiem, czy mamy drugą falę. To wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, że, że to jest cały czas jak gdyby no, 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 pewien, pewien poziom zachorowań. Yy, tutaj było 300, 200, prawda, mamy teraz 500, 600, 700, no to no są. Nawet są, ponad 800. Nawet ponad 800, to rzeczywiście są wzrosty. Czy to aż układa się w kolejne fale epidemii? Myślę, że no, jest, jakiś, jest jakaś, jakaś zwyżka, natomiast, natomiast kwestia. Yy, oby nie było takiej fali naprawdę liczonej w tysiącach, bo wtedy będziemy mówili o kolejnej fali. Natomiast co do szczytu zachorowań wydaje mi się, że yy, no, niestety te wartości zapewne będą rosły, no bo to wynika z bardzo wielu faktów. Wynika to z tego, że jednak no, więcej się dzieje, prawda, w przestrzeni publicznej wynika z faktu, że yy, rozjechaliśmy się na wakacje, na urlopy i to bardzo dobrze, ale, ale widzimy, że, że, że te pewne zasady, które obowiązywały. Przez ostatnie miesiące nie są przestrzegane, i, i ten skutek tego niestety będziemy musieli zaobserwować w najbliższej przyszłości. Mówiło się, panie profesorze, zwykle, że to, to najważniejsze niebezpieczeństwo, główne niebezpieczeństwo wynika ze zbyt krótkiego dystansu i, i w zamkniętych pomieszczeniach. No w tych zamkniętych pomieszczeniach mniej więcej mniej więcej. zasad przestrzegamy: nosimy maseczki czy, 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 czy rękawice, czy dezynfekujemy ręce, ale na wolnej przestrzeni nad jeziorami, na szlakach turystycznych, już o ten dystans przestrzegamy czasem pomimo wolnego powietrza bardzo trudno znaczy ja myślę że to tak mniej więcej rzeczywiście bardzo dobre słowo jeżeli chodzi o te przestrzenie zamknięte dlatego że widzimy kolejne ogniska powstające na weselach które toczą się w tych przestrzeniach zamkniętych i to w bardzo różnych miejscach naszego kraju. A więc tutaj no, jest wiele do zrobienia i do zastanowienia się, jak ten problem rozwiązać. Natomiast jeżeli chodzi o przestrzenie, zawsze mówiłem, że ona jest na pewno bezpieczniejsza, to nie ulega wątpliwości. To mamy inną koncentrację, prawda, y, 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 wydzieliń, i wydzielin, i tego wirusa. Natomiast no, oczywiście, jeżeli, jeżeli spotykamy się twarzą w twarz, prawda, y, na wolnej przestrzeni, jeżeli się witamy, to, o czym była przed chwilą mowa w ogłoszeniu, że dotykamy różnych przedmiotów i, i, i nie dbamy o tą higienę, a, a wydaje mi się, że tak jakby wszyscy znowu wrócili i zapomnieli o tym, że należy to robić, takie proste rzeczy jak mycie rąk, czy ich, czy ich ewentualnie ich dezynfekcja, bo ważniejsze jest mycie, to ta przestrzeń otwarta też nie jest w tym momencie całkowicie bezpieczna. Tutaj naprawdę obserwacje pana redaktora i moje z, z tego, co się dzieje w tych miejscach takich turystycznych, to pokazują, że no, ludzie tak jakby ku sobie lgną i, i, i tutaj chcą się wymieniać tymi wirusami, bo naprawdę można wypoczywać dla każdego jest miejsce i można to robić w miarę bezpiecznie. Mam wrażenie, że tutaj chyba jest jakiś taki brak wiary w ogóle w istnienie tego wirusa i, i, i poczucie takiej bezkarności i, i, i braku, braku niebezpieczeństwa. I to z tego wynika, także tutaj absolutnie przestrzeń otwarta jest bezpieczniejsza, ale nie znaczy, że nie. Na Należy stosować tam odpowiednich zabezpieczeń, odpowiednich metod. Czyli na plażach nad Bałtykiem, na plażach na Poezierzu Łęczyńsko-Włodawskim na szlakach turystycznych, musimy cały czas ten dystans zachowywać. Znaczy ja myślę, że na szlakach turystycznych, czy nawet na plaży, jeżeli to jest jakiś ten, ten te półtora, dwa metry, no to tutaj się nic nie powinno wydarzyć. Natomiast y, pamiętajmy o tym, że za chwilę wszyscy spotykają się w kolejce po rybkę na przykład, albo y, wieczorem w jakichś, jakich, powiedzmy sobie, takich czy innych imprezach. Także tutaj, tu myślę, że tu jest główne źródło i, i problem przenoszenia się tego wirusa. Dlatego, że, że no jeżeli to jest nawet, nie wiem, z dystans dwóch, trzech metrów między jedną osobą a drugą w, wchodzącą na szlaku, to nie sądzę, żeby tam dochodziło do zakażeń, mimo tych różnych badań, że prawda, osoba biegająca czy jeżdżąca na rowerze może tego wirusa wydalać. Są takie badania, ja się z tym zgadzam, natomiast my musimy patrzeć na to z punktu widzenia takiego zagrożenia epidemiologicznego, a więc też taki poszczególny fakt, jaki zostanie pokazany, oczywiście jest ważny, ale w całości to nie nie ma aż tak strasznie dużego znaczenia. Także my się zajmijmy tym, o czym wiemy na 100%, że jest niebezpieczne, a nie rozważeniami teoretycznymi. Przed nami panie profesorze jesień i, i sezon grypowy tylko w ubiegłym roku na grypę zdiagnozowano. Podkreślam, zdiagnozowano, bo nie wiadomo, ile było dużo więcej całkowitych przypadków, 4 miliony osób. No i teraz te, te dwie. Epidemie, bo chyba tak można powiedzieć, no mają no nie tylko szanse, ale, ale realne, realny fakt zaistnieje, że one się spotkają. No, mam nadzieję, że nie spotkają się przed drzwiami naszej kliniki, bo jak się spotkają w takiej ilości, to... Oto kolejny wątek. O, to ogłosimy upadłość także, no proszę Państwa, no to jest nieuchronne, że przyjdzie jesień, będzie gorączka, będą kaszle, będą, będą jakieś katary, prawda, te objawy wszelkie, które no, będą sugerowały, moim zdaniem w pierwszym, w pierwszej jak gdyby prawdopodobieństwem, większym prawdopodobieństwem zakażenie czy wirusem grypy, czy innymi wirusami, a dopiero później koronawirusa, ale tutaj jest bardzo wiele aspektów tego, bo po pierwsze kwestia, chociażby szczerze, przeciwko grypie, prawda? No, to musimy cały czas mówić o tym głośno. Po drugie kwestia yy, rozpoznania opracowania takiego pacjenta, mówiąc nieładnie, przez lekarza rodzinnego, bo nie wyobrażam sobie, że, że każdy pacjent z gorączką będzie kierowany do naszej, naszego oddziału ale czy do naszej do przyjęć. Tak no tak się dzieje w tej chwili, ale jeszcze nie mamy tych, tych przeziębień, nie mamy tej grypy, prawda? Także już jest tych pacjentów za dużo kierowanych. Ja mówię no, ale celowo. dobrze, ale panie profesorze, ja wejdę w słowo, ale, ale lekarze po podstawowej opieki zdrowotnej, huchając na zimne. Będą no wszystkie te przypadki kierowali tak nie, jak teraz do zakaźników? Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, żeby kierować wszystkich do zakaźników, nie ma takiej potrzeby, żeby kierować wszystkich do szpitali. Musi być ten pierwszy filtr zbadanie pacjenta, wysłuchanie go, zbadanie, kontakt bezpośredni A nie z tymi, co trzeba, z tymi, co trzeba. Jeżeli, jest, jeżeli wystarcza telefoniczny, telefoniczny, ale oczywiście my wiemy, że, że jakiś procent tych pacjentów wymaga bezpośredniego badania i, i wtedy podjęcie decyzji, czy tego pacjenta można prowadzić ambulatoryjnie. Każdy lekarz ma możliwość takiej oceny pacjenta, przecież do nas ci pacjenci, którzy trafiają, my też, też są oceniani na izbie przyjęć, my nie przyjmujemy Wszystkich pacjentów, bo dawno byśmy byli bez miejsc. To jest cał, cały czas ruch i kierowanie pacjenta, wykluczanie, kierowanie do izolatorium, a więc takie y, ocena stanu pacjenta, bo to jest najważniejsze. Ocena stanu pacjenta. Czy on, jest, on, czy on jest ciężko chory, czy on wymaga jakiegoś poważnego leczenia, pobytu w szpitalu. Bez takiego przesiewu, mówiąc nieładnie, nic nie osiągniemy. A często ten pacjent wymaga takiego, takiej oceny, bo są to pacjenci nie tylko. Mm, kierowani albo chcący dostać się na zabieg planowy, które, te, które też są zawieszane ze względu na, na COVID albo przypadki nagłe. No tak, taki pacjent wymaga, w przypadku nagłym wymaga oceny, co to może być i jaki jest jego stan ogólny. W przypadku zabiegów planowych no ja, zawsze my zawsze posługujemy się takim określeniem wyważenie za i przeciw, prawda? Zawsze w medycynie, jeżeli nie wiemy albo stosujemy jakąś metodę, to my patrzymy, jakie są zyski, jakie, są, jakie jest potencjalne ryzyko. I tutaj też trzeba ocenić takiego pacjenta, czy ten pacjent wymaga rzeczywiście postępowania, diagnostyki pod kątem właśnie zakażenia SARS-CoV-2. Także to jest, to, jest, to jest konieczne. My musimy patrzeć na to globalnie z punktu widzenia zdrowia publicznego, prawda? Panie profesorze, no te perspektywy to już pytałem, ale zamknijmy tę naszą rozmowę właśnie tymi perspektywami, bo ta, broń Boże, nie chcę powiedzieć magiczna, ale bariera tysiąca y, y, zakażeń dziennych pewnie zostanie przekroczona. No zapewne tak. Myślę, że to my musimy niezmiernie uważnie monitorować cały czas sytuację. Dlatego, że ja obawiam się, że przekroczenie pewnych wartości, przy czym ja nie wiem, czy tysiąc, czy dwa tysiące, może spowodować jednak taką lawinę zachorowań i, i, i żebyśmy no, nie wrócili do jakichś czasów, które wydawałoby się, że już powinny być za nami. Znaczy za nami. Myśmy takich czasów nie przeżyli tak naprawdę, bo to przeżyli Włosi, Hiszpanie, prawda, Amerykanie. Ale pamiętajmy, że. no my nie jesteśmy w jakiś cudowny sposób chronieni przed tym wirusem. Także tutaj musimy cały czas tę sytuację monitorować i tu jest olbrzymi apel o to, żeby jednak naprawdę uwierzyć w istnienie tego wirusa. Mówię prawie jakby uwierz w ducha, prawda? Ale uwierzyć w istnienie wirusa, bo on istnieje. Naprawdę proszę mi, proszę mi zaufać, że, że, że tutaj wymagana jest, koniecz, konieczna jest ostrożność pewna. To oczywiście nie oznacza, że rezygnujemy z normalnego życia w sensie czy gospodarczym, czy w sensie społecznym. Tutaj też jest bardzo wiele rzeczy do rozwiązania. To nie jest, nie jest możliwe w tym momencie zamknięcie ponowne wszystkiego. Moim zdaniem taki lockdown, który się dokonał i był potrzebny zresztą, bo tak uważam, w tej chwili pewnie nie jest możliwy. I, i tym bardziej musimy zadbać o to, żeby, żebyśmy nie generowali tych zakażeń. A apelował i przestrzegał profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Gość Radia Lublin.